Dobry wieczór Państwu. Bardzo serdecznie wspólnie przepraszamy za te perturbacje czy turbulencje i już bez zwłoki wobec tego przystępuję do właściwego tematu. Jeszcze tylko pewnie wypróbujemy ten element z mikrofonem. Czy teraz jest dobrze? Dobrze jest, czy nie? Tak, bo nie do końca jeszcze nad tym zapanowałem. I teraz... No dobrze. Jeszcze muszę sprawdzić, czy tutaj mi to chodzi, czy nie chodzi. W miarę. Otóż, czy płaszcz Konrada zostaje ostatecznie zrzucony? Zapytany o to jeden z młodszych dramatopisarzy, Mateusz Pakuła, autor sztuki Konrad Maszyna, parafrazującej w tytule Hamlet Maszynę, Heinricha Millera, odpowiada: on został zrzucony już wielokrotnie, ale Konrad jest jak cebula, a przynajmniej ubrany jest na cebulę. Ma na sobie wiele warstw, dziesiątki tych płaszczy. A tak w ogóle to podejrzewam, że rzadko coś się dzieje ostatecznie, rzadko coś zostaje załatwione raz na zawsze. Bohater pod wieloma postaciami to prekursorsko uchwycona przez Mickiewicza niespójna, wieloimienna podmiotowość hybrydyczna, w ruchu tożsamość bez granic. To rola szkatułkowa już u samego Mickiewicza. Pamiętamy: widmo, upiór, pustelnik, Gustaw, więzień, Konrad, pielgrzym. Ale i poetycki, teatralny sobowtór Mickiewicza. I to w kilku postaciach. Mickiewicz, młody romantyk, czytelnik i kochanek, Mickiewicz, członek tajnego związku studenckiego, Mickiewicz, wygnaniec ojczystej krainy, Mickiewicz, wieszcz, przywódca narodu, Mickiewicz, milczący posąg z licznych pomników, Mickiewicz, upiór ze szkolnych lektur. Rola Gustawa Konrada wchłania więc legendę poety, ale wpisuje się w tradycję przedstawiania tej postaci w teatrze, w szkole, w innych utworach, nie tylko przecież w Wyzwoleniu Wyspiańskiego. Popularna w dawnej polonistyce wykładnia kleinerowska, pamiętamy Mickiewicz, dzieje Gustawa, dzieje Konrada, znajdowała wyraz również w powracających nawiązywaniach do mickiewiczowskiej ikonografii. Upodabnianie Gustawa Konrada do Mickiewicza, do romantycznego poety, zapoczątkowane zresztą już przed Kleinerem przez Wyspiańskiego. Oglądamy właśnie pocztówkę z prapremiery z roku 1901 w Teatrze Miejskim w Krakowie. To spowodowało wzajemne utrwalanie się stereotypu wizerunku protagonisty dziadów. Charakteryzacja Andrzeja Mieleskiego przypomina, na pewno inspirowana była portretami poety. Potem do kolekcji wizerunków Mickiewicza dodawano kolejne portrety aktorów w roli, aż w końcu zacierało się rozróżnienie między kreacjami pierwszego, czyli przez portrecistę poety, drugiego przez ilustratora dziadów i trzeciego stopnia przez aktora. Tu widzimy Ignacego Gogoleskiego z 1955 roku, z inscenizacji Bardiniego, przypominającego poniekąd Mickiewicza na Judachu Skalę z portretu Wańkowicza. Tu widzimy Stanisława Jasiukiewicza, ale w późniejszej inscenizacji Skuszanki i Krasowskiego w Teatrze Narodowym w 1964 roku, skonfrontowaną ze znanym portretem Józefa Oleszkiewicza. Tutaj będzie komentarz z zastrzeżeniem. Niewątpliwie Jerzy Radziwiłłowicz nie był charakteryzowany na Mickiewicza, ale tak się jakoś składa, że i dla niego można odnaleźć w ikonografii poety w miarę paralelny portret. Michał Żebrowski w inscenizacji telewizyjnej Jana Englerta, po lewej imaginacyjny portret Mickiewicza w celi, też Wańkowicza. Tu widzimy inskrypcję, jakieś wyraźne podobieństwo. Tu może mniej znana kreacja Jacka Króla z inscenizacji Krzysztofa Babickiego w Lublinie w 2001 roku. Tu nie do końca z dziadów, ale jednak również z fragmentem
wielkiej improwizacji, Mariusz Benoit w przedstawieniu Pawła Miśkiewicza i Doroty Sajewskiej, Klub Polski z 2010 roku. Wreszcie Bogusław Kierc z inscenizacji Dziadów Pasiniego o Polskim Teatrze Lalki i Aktora. Jedno ujęcie i jeszcze jedno tego samego, widzą Państwo, ja tu cały czas z czymś walczę. Inne ujęcie tego aktora, po prawej Kierc, po lewej portret Józefa Holferta, Mickiewicz zmęczony, o którym to portrecie napisał wiersz Jan Lechoń. I wreszcie jedna z najnowszych inscenizacji Piotra Tomaszuka, tu konkretnie z Nocy Pierwszej w Teatrze, wierszalin Rafał Gąsowski, jeszcze jako pustelnik Gustaw, okryty tą dziwną szatą, spod której już wystaje mundurek uniwersytecki Adama Mickiewicza w tym portrecie po lewej. I jeszcze inne ujęcie z Dziadów wierszalińskich. Już nawiązania nie tyle do portretów poety, ile do znanych, takich chciałoby się powiedzieć, archetypicznych ilustracji, tu do ilustracji Czesława Jankowskiego ze znanej lwowskiej edycji Dziadów. Jak sądzę, te ilustracje inspirowały inscenizatora. Nie wiem, czy tu jeszcze coś, nie wiem, proszę Państwa, przepraszam najmocniej, ale ja cały czas walczę z myszką, z tym tutaj sprzętem, tak? Coś tutaj dziwnego się dzieje, przepraszam, ale ten stres inauguracyjny jednak jeszcze trwa. Wejdziemy teraz może... się wszystko poprzewracało. Czekamy, aż się otworzy, tak, plik. No nie o to mi chodziło, prawdę mówiąc. Ja prosiłem, żeby Pan był koło mnie, ale Pan nie chce koło mnie być. Ja teraz będę tutaj po prostu na oczach wszystkich walczył z rozdwojonym ekranem. To za chwilę się doprowadzi do jakiegoś mojego rozdwojenia jaźni. Nie wiem, co się naprawdę dzieje. Bardzo Pana proszę, bo nie to chcę mieć na ekranie, co mam w tej chwili. Nie wiem, dlaczego się tutaj ten ekran rozdwaja, dlaczego to się tak duplikuje. Ja chcę otworzyć pojedynczy plik, tak? Nie w takim tylko. No takim... Jak poprzedni plik przewijałem. Jest większy ekran, bo więcej się mieściło od tego wyświetla. No. Trzymajmy się tego na razie, tak? Zobaczmy, dobrze, okej. Okay. Ale zobaczymy sobie, bo takich jeszcze mam kilka sekwencji, więc takich wypadków się jeszcze może dzisiaj zdarzyć kilka, jak z tym, jak... Otóż próbuję wrócić, tak, do przerwanej narracji. Znów jesteśmy przy sytuacji wyjściowej, przy tym archetypie Gustawa Konrada, wyreżyserowanym wprawdzie nie przez Wyspiańskiego, bo nie on figurował jako reżyser, ale tak naprawdę to on jest sprawcą tego wizerunku. Ten archetyp opisany właśnie jako aktor w białej koszuli i ciemnych spodniach. Bo chciałem taki zrobić
no przebieżkę na początku, przypomnienie kawałka historii, ale to przypomnienie troszkę się teraz okazało mozolne. Tutaj już oglądamy Józefa Węgrzyna, jeszcze w inscenizacji Zelwerowicza w Narodowym z 1927 roku. Ten sam aktor wystąpi w Dziadach Warszawskich Schillera w Teatrze Polskim. Tu znane ujęcie Ignacego Gogoleskiego z Dziadów Bardiniego z 1955 roku. Tu Tadeusz Malak w Dziadach Rapsodycznych Mieczysława Kotlarczyka z 1961 roku. Tu Jerzy Trela w Dziadach Swinarskiego, 73 rok w Krakowie, Krzysztof Kolberger, Hanuszkiewicz, Teatr Mały, 78 rok. Inne ujęcie z tego przedstawienia, uderzające, pamiętają Państwo, Konrad na tej pocztówce z Dziadu Wyspiańskiego odróżniał się od pozostałych postaci tym, że był w białej koszuli, reszta była w pełnych ubraniach. Hanuszkiewicz zatopił Konrada, tak, w sekwencji bohaterów mu bardzo podobnych. Konrad już nie tak wyosobniony, ale Konrad jako jeden z wielu, a więc w kierunku bohatera zbiorowego. No i inscenizacja Macieja Prusa z Teatru Wybrzeże w Gdańsku z Henrykiem Bistą. Rzecz o tyle ciekawa, że to był jeden z pierwszych, jeśli nie pierwszy Konrad, no nie, pierwszy nie, to fałszuje, ale jeden z tych Konradów, który zrywał z oczekiwaniami widowni w sposób radykalny, w sposób drastyczny, w sposób przez niektórych trudny do przyjęcia. Konrad ukazany właściwie jako bohater lucyferyczny w zgodzie z biografią teatralną tego aktora. Niemniej i ten Konrad, który zrywał z zbiorowym wyobrażeniem, też był ubrany w białą koszulę. I tenże inscenizator Maciej Prus po latach, w 2000 roku w Poznaniu, powrócił już do młodego Konrada i do archetypowego kostiumu. I to była druga sekwencja przypominająca. W tę sekwencję przypominającą trudno jest wpisać Gustawa Cholubka. Dlaczego? Otóż tak jak opisała tę kreację Maria Czanerle, Konrad Cholubka był Polakiem współczesnym i historycznym. Ubrany był najprościej jak człowiek zwyczajny w brązowych spodniach i białej, luźno skrojonej koszuli. I tu dochodzimy do zagadki ubioru Cholubka Udejmka. Osobny akapit kostiumowi poświęcili autorzy książki Kryptonim Dziady, czyli Janusz Majcherek i Tomasz Mościcki. Wbrew niektórym opiniom Konrad nie nosił tak zwanej koszuli słowackiego, to znaczy takiej, która ma miękki, rozłożony szeroko kołnierz. Koszula w istocie wydaje się biała, choć nie śnieżno-biała, jakby złamana ćwierćtonem szarości. Stokalska, asystentka reżysera, mówi o kolorze ecru. Nie ma kołnierzyka, pod szyją ma okrągłe wykończenie jak w t-shircie, na piersi rozcięcie bez guzików, szerokie rękawy pozbawione są mankietów. Kiedy dzisiaj patrzę na kostium Cholubka, natychmiast nasuwają się skojarzenia z koszulą więźnia albo skazańca. Na pewno jednak brak kołnierzyka i mankietów jest oznaką jakiejś degradacji czy kondycji upośledzonej. Kłopot jednak w tym, i Państwo już widzą ten kłopot na ekranie, że na jednych fotografiach Cholubek faktycznie nie ma ani kołnierzyka, ani stójki, ani mankietów, ale na innych zdjęciach jest w rozpinanej koszuli z wyłożonym kołnierzem. Najpewniej były zrobione dwa zestawy zdjęć podczas dwóch różnych sesji. Nie potrafię ustalić, kiedy i dlaczego zaszła ta zmiana, przecież nie tylko krawieckiego stroju, ale i symbolicznego znaczenia. Mickiewicz w koszuli słowackiego, co za ironiczna kwintesencja romantycznego antagonizmu wieszczów. Dlatego myślę, że tą koszulą premierową była jednak ta, którą oglądamy na ekranie po lewej. Tu jeszcze inne ujęcie z partnerami. Oba ujęcia z partnerami, a Cholubek znów w dwóch różnych koszulach. Także to jest jakaś niesamowita zagadka, może nie taka niesamowita, ale na pewno intrygująca i jeśli ktoś z Państwa może już ją teraz rozwikłać, to bardzo proszę.
Natomiast co tu jest najciekawsze? Otóż najciekawsze jest to, że całkiem jeszcze inaczej zapamiętał i opisał Cholubkowego Konrada Zygmunt Greń w swej zatrzymanej zresztą przez cenzurę recenzji opublikowanej dopiero w 1972 roku. Jest w brązowych spodniach i w szarym codziennym swetrze jak aktor na próbie, pisze Greń. Ta ewidentna omyłka recenzenta świadczy jednak o charakterze i przesłaniu kreacji Cholubka. Nie był to bohater romantyczny, lecz na wskroś współczesny, tak jak zanotował to Zbigniew Fraszewski w swoim raptularzu nazajutrz po premierze. Gdyby jakiś inny aktor grał Konrada, może by publiczność nie odnosiła tego wszystkiego do siebie z taką ochotą. Ale w tym sęgrze mistrzowskim wyrazicielem jej zainteresowań, postaw i nastrajów był właśnie Cholubek. Nic dziwnego, że ułatwia publiczności identyfikację własnego świata z tym, który powstaje na scenie. Po latach lapidarnie streści to Tomasz Kubikowski. Cholubek dał Konradowi rysy znajomego z widowni, warszawskiego inteligenta z lat 60. Cholubek, o którym krąży legenda, i on sam o tym mówi, że przeprowadził taką racjonalizację improwizacji, pokazując jej logiczny tok, poniekąd nawiązując do interpretacji już znanej wcześniej polonistyce jako improwizacja, jako oda filozoficzna, interpretacji, która wyszła spod pióra Tadeusza Sinki. Ale to przecież właśnie Cholubek osadził improwizację we własnym ciele, bo w jednym z wywiadów przyznaje, kiedy ją kończyłem, byłem bliski utraty przytomności. O nadludzkim wysiłku mówi też bez patosu anegdota opowiadana przez Jerzego Trelę. Aktor wspomina po latach swój premierowy występ w krakowskich Dziadach Swinarskiego. W drugiej części przedstawienia, gdy wchodził na podest jako więzień w prologu części trzeciej, zauważył, że z rękawów surduta wystają mu mankiety od koszuli źle dobranej przez garderobianego. Mankiety wylazły i wisiały tak, że nie było widać dłoni. Byłem bez rąk. Nie wiedziałem, co robić, jak miałem grać. Przede mną cały prolog, scena więzienna, improwizacje, dopiero potem przerwa. Co robić? Nie zdawałem sobie sprawy, że w człowieku mogą istnieć takie stany emocjonalne i taka siła. Błyskawicznie, dwoma ruchami urwałem jeden i drugi mankiet i rzuciłem na podest. Trela zaznaczył jeszcze, że koszula była z dobrego jedwabiu, szyta mocnymi nićmi, aktor musiał więc stoczyć walkę z niefortunnym kostiumem ograniczającym cielesną ekspresję, ale w tym wymuszonym sytuacją pragmatycznym geście krył się gest zgoła symboliczny. Początek procesu sukcesywnego rozbierania Konrada na scenie, uwydatniania jego cielesności. W ostatnim obrazie chłopstwo odzierało zresztą Konrada z butów i odzienia, aż pozostawał sam jeden boso i w koszuli. I to mniej więcej z tego czasu pochodzi rozmowa Jana Błońskiego z Konradem Swinarskim już na temat wyzwolenia, w której pada ta formuła potem wielokrotnie powtarzana i bardzo nośna, wbić z powrotem w ciało. To był właśnie początek tego procesu wbijania z powrotem w ciało romantycznego bohatera. I teraz znów muszę wejść w sytuację mocno stresową i uruchomić następny plik. Powiedzmy, że Państwo to widzą, mam nadzieję. Tak, już nie będę manipulował w skalą, tak? Niech to pozostanie tak, jak jest. Otóż różnice, jakie zarysowały się w stylach inscenizacyjnych Dziadów w latach 60., najlepiej obrazuje zestawienie dwóch aktorskich podobizn Gustawa Konrada, jakie pozostały po roli Tadeusza Malaka. Już tutaj to przywoływałem, właśnie w Dziadach Kotlarczykowych w Teatrze Rapsodycznym i Zygmunta Molika w Dziadach Jerzego Grotowskiego w Teatrze 13 Rzędów w Opolu. To jest ten sam 1961 rok i taka właśnie estetyczna różnica. Estetyczna, ale i mająca swoje niesamowite konsekwencje. Molik w roli Konrada w tandetnym kilimie pełniącym rolę romantycznego płaszcza, jak to opisał Ludwik Flaszen, z bokobrodami, ale wyraźnie łysiejący, bodaj jako pierwszy radykalnie zrywał z wizerunkiem romantycznego młodzieńca narzuconym przez prasową popularność Ignacego Gogoleskiego. Tymczasem Tadeusza Malaka, nic nie ujmując aktorskiej indywidualności, na dobrą sprawę trudno odróżnić na zdjęciu od scenicznych fotografii Gogoleskiego czy Józefa Węgrzyna.
Mimo odchodzenia w inscenizacjach teatralnych od interpretacji biografizujących, nadal uchwytny jest związek pomiędzy aktorskim ucieleśnieniem a ikonograficzną dokumentacją z epoki. Jednak ta relacja jest teraz całkiem inaczej nacechowana. Celem nie jest biograficzny mimetyzm czy stylizacja na romantyczną epokę, przeciwnie, jest to punkt wyjścia do działań demitologizujących, dla dekonstrukcji lekturowych schematów. Peleryna Gustawa Cholubka w Lawie Konwickiego i peleryna Jerzego Radziwiłowicza w działach Dziadach, 12 improwizacjach Grzegorzewskiego, 95 rok, nie były stylizacją na epokę, nie były historyzującym mimetyzmem, nie były tym bardziej bezwiednym powielaniem stereotypu. Były natomiast umyślnymi przywołaniami kondycji romantycznego wędrowca, pielgrzyma. Były ostentacyjnie kostiumem, który niejako badawczo wdzierał się w naszą przestrzeń. Tę dookolną, w uliczne plenery w Lawie, czy widownia Starego Teatru, i tę wewnętrzną, naszą pamięciowo-wyobraźniową. Jerzy Grzegorzewski był bodaj ostatnim, o ile nie pierwszym, więc może i jedynym inscenizatorem, który w centrum uwagi postawił kwestię ontologii głównego bohatera Dziadów, czyli owej tajemniczej postaci, która przesuwa się przez cały dramat. Wedle słów samego Mickiewicza, un personnage mystérieux qui traverse tout le drame. Małgorzata Dziewulska skrupulatnie i przenikliwie opisała zabieg Grzegorzewskiego. Głównym zajęciem tego artysty było nawiązywanie nieporozumienia z widownią. Trzeba było dopiero zaprosić Eimuntasa Nekrosiusa, który znów spojrzał na tę rolę w sposób nieoczywisty. Po Grzegorzewskim dominowało raczej szukanie nowej formuły poprzez nowe uprawdopodobnienie, poszukiwanie mocnej ontologii, często właśnie odartej z tajemnicy. I taki, jak sądzę, był fragmentaryczny Konrad, fragmentaryczny, bo wpisany w szerszy scenariusz Klubu Polskiego Doroty Sajewskiej i Pawła Miśkiewicza. Tu oglądamy Mariusza Benua właśnie w scenie improwizacji, którą wypowiadał ubrany właściwie jakby prywatnie w swetrze, no, w tym swetrze, który już profetycznie widział Zygmunt Greń na postaci Gustawa Cholubka w 1968 roku. Ostentacyjnie nieefektowny jest też Konrad w Dziadach w reżyserii Krzysztofa Babickiego w Teatrze Śląskim w Katowicach w 2011 roku, grany przez niemłodego już Grzegorza Przybyła. W kusym paltociku, burym sweterku i sfatygowanych butach bohater wydaje się mało romantyczny. Bliżej mu raczej do staranego pracą Syzyfa Kamisa niż do Prometeusza. Takim rozpoznawała Konrada w nowym upostaciowaniu recenzentka teatru Małgorzata Ruda. I zaczął pojawiać się w dalszy krok rozbierania Konrada, zaczął pojawiać się Konrad w podkoszulku, w t-shircie. Taki był Konrad Majnicza w Przymiarce do Dziadów Mai Kleczewskiej w Opolskim Teatrze imienia Jana Kochanowskiego. I takim podkoszulkowym Konradem był też Konrad w wykonaniu Tomasza Mycana w Toruńskich Dziadach Transformacja, skąd poniekąd z Agatą Adamielską przechwyciliśmy tytuł tego cyklu, w Dziadach Transformacjach Jacka Jabrzyka w Teatrze imienia Chorzycy w Toruniu. No i wreszcie Michał Czachor w bydgoskim przedstawieniu Pawła Wodzińskiego Mickiewicz Dziady Performance. Całkowicie bezradny i przerażająco wściekły jest ten Konrad. Monolog, a właściwie performance w wykonaniu Michała Czachora, to chyba najdłuższa improwizacja w historii scenicznej Dziadów. Trwa w zapisie wideo około 40 minut. Aktor pokonuje w tym czasie setki metrów, przemierza scenę we wszystkich kierunkach, ogrywa kilka rekwizytów realnych przedmiotów. Krzesło, kanister z benzyną, pas wyciągnięty ze spodni, mikrofon na statywie. Schodzi na widownię, przeciska się między rzędami foteli jak nieposkromiony agitator. Potem podpala celę, ale widowie nie mają pewności, czy za chwilę nie dopuści się aktów jeszcze większej agresji. To pierwszy w dziejach scenicznych Konrad, który nie tylko, że się nie podoba, ale którego naprawdę zaczynamy się bać. W sile, z jaką Konrad Czachor okłada deski sceny skórzanym pasem,
Można posłyszeć odległe, przeinaczone, wykolejone echo samobiczowania księcia Ferdynanda Ryszarda Cieślaka w Księciu Niezłomnym oraz biczowania drewnianej figury Chrystusa w dialogu z De Passione Deinca, bo tym razem sytuacja została całkowicie pozbawiona wymiaru misteryjnego. I już nie można jej umotywować wieszczą proweniencją, bo służy wyraźnie złej sprawie. To nie przeciwko Mickiewiczowi, lecz jego jakby falsyfikowaniu w praktyce politycznej skierowane było to przedstawienie. I kolejny Konrad w podkoszulku, Mariusz Zaniewski w Dziadach Radosława Rychcika w Nowym Teatrze Poznaniu, znów z obnażonym torsem. I taki też Mateusz Król w Dziadach Drezdeńskich w Bydgoskim, w Białostockim, przepraszam, Teatrze imienia Aleksandra Węgierki w reżyserii Natalii Korczakowskiej. Wreszcie Konrad, a właściwie wedle programu poeta, z Dziadów Pawła Pasiniego w Opolskim Teatrze Lalki i Aktora, 2015 rok. Bogusław Kierc był Gustawem Konradem po 70. To jeden z dwóch obok Mieczysława Mileckiego w pierwszych Dziadach Grzegorzewskiego najstarszych Konradów w dziejach scenicznych, ale w żadnej mierze nie stylizowany na postać Mickiewicza z ostatniego okresu życia, tak jak możemy sobie wyobrazić poetę na podstawie dagerotypowych portretów. Kierc gra boso, wedle słów samego aktora, odziany w giezło przypominające wór pokutny albo kaftan bezpieczeństwa bez rękawów, prawie nagi. Konrad hospitalizowany, Konrad postmortem, Konrad jako dusza czyśćcowa, Konrad pokutny jako sprawca narosłej wokół dziadów mitologii. Tu seria znaków zapytania. Jest coś dantejskiego w tej inscenizacji i coś wywrotowego. Idź i nie wracaj więcej, ale markuję tylko tę interpretację, bo ona powinna być naprawdę wielopiętrowa. Jedno z ostatnich wcieleń, jedno z ostatnich upostaciowań, Rafał Gąsowski w bandażach i w łańcuchach już w nocy drugiej Piotra Tomaszuka w teatrze Wierszali. Ale pierwszym obnażonym był Konrad grany przez Aleksandra Wysockiego w inscenizacji Henryka Baranowskiego w Teatrze imienia Stefana Jaracza w Olsztynie, premiera 19 maja 1977 roku. Te olsztyńskie dziady, pierwsze po krakowskich Dziadach Swinarskiego, pokazane na Festiwalu Teatrów Polski Północnej w Toruniu, zostały w karcącym werdykcie jury, w krytycznych recenzjach i w środowiskowej szeptance odsądzone czci i wiary. Dość skrupulatnie została wszakże opisana przez wszystkich krytyków jedna scena. Jak pisze Jaszcz, Jan Alfred Szczepański, na łamach perspektyw, leżącego bez czucia Gustawa znajdują sprzątaczki, które robią porządek po gościach Salonu Warszawskiego. Rozbierają biedaka, cucą, pakują do bali z wodą, po czym nagi Gustaw powstaje, z pełnego dzbana leje sobie na głowę prawdziwą wodę i wszem wobec oznajmia, że umarł Gustaw, narodził się Konrad. Marta Fik. Umęczony i zapewne skrwawiony zostaje ów Konrad troskliwie wykąpany, opatrzony i w nocną koszulę przebrany przez kobiety z ludu. Elżbieta Żmudzka. Z kątów pustej sceny wychodzą teatralne sprzątaczki w fufajkach i satynowych fartuchach roboczych. Takie same, jakie pojawiały się w krakowskim wyzwoleniu Swinarskiego, tyle że tam były na miejscu. Rzecz dzieje się bowiem w teatrze, a tu działają jak Deus ex machina. Podają Konradowi skatowanemu przez żandarmów na hajkami metalową wanienkę i wiadro, rozbierają go do przepaski na biodrach, jaką nosi Jezus w chrześcijańskiej ikonografii. W wyważonej, raczej aprobatywnej, wyjątkowo recenzji lokalny krytyk z pisma Warmia i Mazury pisze spokojnie. Oto Gustaw przeobraża się w Konrada w jakże prosty i dotąd nieodkryty w żadnej ze znanych inscenizacji sposób. W Cembrzyku następuje jego ponowny chrzest. Czyż trzeba piękniejszego symbolu? Nieprzypadkowe jest to skupienie uwagi na tej właśnie scenie. Jedni widzą nagiego Konrada, inni widzą przepaskę na biodrach. Tak czy inaczej jest to z pewnością pierwsze tak daleko idące
obnażenie bohatera trzeciej części Dadów w historii scenicznej arcydramatu. Jakoś poniekąd nawiązujące do tej kreacji Ryszarda Cieślaka jako księcia Ferdynanda w Księciu Niezłomnym Grotowskiego 1965 roku, jakoś też wykorzystujące instrumentarium Teatru Studenckiego. Tutaj mamy scenę z Exodusu Teatru Stu, gdzie ta oczyszczająca symbolika wody i ognia była taką jakby metodą epoki wynikającą z lektury dekady, jaką było Sacrum i Profanum Eliadego. I tu dobiegła końca trzecia sekwencja. I teraz pozostał nam jeszcze z tej galerii postaci Bartosz Porczyk. Otóż do Bartosza Porczyka mam troszkę inne wejrzenie. Właśnie tutaj problem polega na tym, że Państwo to widzą na dużym ekranie, ja to widzę na maleńkim, tak, i próbuję się tutaj jeszcze w tym wszystkim odnaleźć. Otóż niech będzie tak na początek. Zobaczymy, czy odpali nam. Każda inscenizacja Dziadów, choćby sporna, jest zawsze wydarzeniem kulturalnym. W roli Konrada Stanisław Jasiukiewicz. Natury godne takie pienie. Pieśń to wielka. Pieśń tworzenie. Taka pieśń jest siła, celność. Taka pieśń jest nieśmiertelność. Ja czuję nieśmiertelność. Nieśmiertelność tworzę. No właśnie, tyle pozostało z mniej więcej tak zapisu kroniki filmowej z Dziadów Krystyny Skuszanki, Jerzego Krasowskiego z 1964 roku. Tyle, tych kilkadziesiąt sekund pozostało z wielkiej improwizacji Stanisława Jasiukiewicza, który wykonywał ją drugi raz w swej scenicznej aktorskiej biografii. I był to właśnie ten oficjalny wizerunek aktora w roli kolportowany przez polską kronikę filmową w sieci kin w całej Polsce. A jak funkcjonuje dzisiaj w sieci dzisiejszy Konrad? Teraz muszę znaleźć odpowiedni pakiet. Nie wiem, czy to będzie to, czy nie. No wiadomo, ale wiesz, że to nie będzie to, przepraszam bardzo, ale po prostu wszystko mi się tutaj posypało. Dobrze. Otóż do sieci tak trafił taki reportaż, czy fragment reportażu, tutaj Państwo zobaczą, przygotowany przez sam teatr, podejrzewam, że właśnie jakby w takiej współpracy działu promocji z lokalną telewizją, i fragment z tego reportażu w tej chwili zobaczymy. Tam śpiewam sobie, więc to jest jakby do średniówki i reszta jest pauza. Wreszcie wersów, wiesz? Ja bym to tak odczytał. Czyli kiedy sam śpiewam w sobie, śpiewam samemu sobie. Dokładnie. Tak! W tej samotnej nocy, kiedy sam śpiewam w sobie, śpiewam samemu sobie. Ja mistrz, ja mistrz. Wyciągam aż w niebiosa
i kładę me dłonie na gwiazdach. Tych skrzydeł dwoje, które inne anioły nie mają, wystarczą. Od zachodu na wschód je rozszerzę, lewym o przeszłość, prawym o przyszłość uderzę i dojdę po promieniach uczucia do... Tam jest super pauza. Dojdę po promieniach uczucia, ale dokąd? Do ciebie! Jakby dopiero tam jest decyzja, rozumiesz? Ciebie! I zajrzę w uczucia twoje! A potem masz dwie siódemki, kiedy sam śpiewam sobie. To jest oczywiście pętelka się robi sama, tak, w związku z tym odtwarza się to samo, ale zaraz wejdziemy, tak, już w dobry moment, mam nadzieję. Otóż, co jest uderzające w tym reportażu, to, że oglądamy nie tylko właśnie aktora na różnych etapach pracy nad rolą wespół z reżyserem, ale że oglądamy też aktora w różnych przebraniach. Jest Porczyk rzeczywiście jakby w prywatnej koszulce, tak, w trakcie próby stolikowej. Jest Porczyk ewidentnie, tak, w kostiumowym t-shircie firmowym Teatru Polskiego z tą właśnie dziesiątką i jest Porczyk w pełnym kostiumie, takim już z próby generalnej, jakim oglądaliśmy go na premierze. I te ujęcia niekoniecznie są pokazywane w porządku właśnie jakby chronologicznym, tak, ale te plany przenikają się, przeplatają, uruchamiając w nas nie tyle przyglądanie się procesowi powstawania roli, ile jakby różnym możliwym odniesieniom, różnym możliwym identyfikacjom i wywołują w naszej pamięci rozmaite obrazy. Ta stopklatka, którą tutaj zrobiłem, ewidentnie, myślę, że nie tylko w moim przekonaniu, tak, jest cytatem tak zwanego gestu Kozakiewicza, o którym jeszcze za chwilę, a ta dziesiątka z zawodnika Gustav Konrad ewidentnie odwołuje się do tych słynnych dziesiątek z historii polskiego futbolu. Tu oglądamy po lewej Włodzimierza Lubańskiego, po prawej Kazimierza Dejnę. I teraz chcę uruchomić parę filmików. Chciałbym zacząć od tego filmiku. Twoja piłka! To jest zapis z 4 lipca 1982 roku. Mecz Polska-Związek Radziecki w ramach Mundialu. Możemy głośniej? Kurwa mać. Węgielia. Jezus! Za wolno to robię. Będzie tu miał większe, dawaj! Dawaj, coś! Samobójcy! Jezus! Co? Tamten się na niego rzucił, a... Kurwa, skandal. No zobacz, o, ty chuju! Ty chamie! Ty kurwo! Ty wykastrowana przepiórko, ty! Co? Mam rację. W Polsce to widzą, rozumiesz? Wściekłość. Patrz, kurwa, patrz! Strzel go na bramkę! Jezus! Dobrze, się rozkręca. Zdejmuje policja flagę Solidarności, kurwa. Brawo, Oksida! Nie, to jest interwencja ambasady radzieckiej, bośmy się przerazili, no. Twoja piłka! Pętelka się uruchomiła, tak? Może trzymajmy na tym kadrze. Otóż oglądamy Jacka Kaczmarskiego i Andrzeja Seweryna, oglądających wspomniany mecz. Oglądają go w telewizji francuskiej w stanie wojennym latem 1982 roku. W tym czasie Andrzej Wajda realizuje we Francji swojego Dantona. Kaczmarski, bard opozycji Solidarności, ten, który przełożył właśnie jakby na język zbiorowej wyobraźni poezję Zbigniewa Herberta. To nie on wprawdzie śpiewał Dziady Jastrzębskie,
struna, tylko Przemysław Gintrowski, ale to wykonanie Dziadów i struna przez Gintrowskiego było jakby wpisane we wspólny program Kaczmarskiego i Gintrowskiego. A więc właśnie jest to ten bard, który ewidentnie funkcjonuje w romantycznym paradygmacie i który tutaj jest podejrzany w sytuacji pewnego jakby transferu w przestrzeń nie tyle mitologii romantycznej, ile narodowej mitologii kibiców sportowych. I podobnie Andrzej Seweryn, aresztowany podczas manifestacji pod pomnikiem Mickiewicza po ostatnim spektaklu Deimkowych Dziadów 30 stycznia 1968 roku, tutaj nie bez zdziwienia tak przygląda się ekspresji Jacka Kaczmarskiego. Co mnie w tym filmie interesuje, to, że znajdujemy tutaj kluczowe słowa obok tradycyjnych polskich wulgaryzmów, pada też Jezus, i spada też określenie ambasada radziecka. Tak? Chodzi o to, że na trybunach w Barcelonie Polacy albo Polonia rozpinała transparenty z napisem Solidarność. Polska telewizja transmitowała to z jakimś tam opóźnieniem, wycinając i wkomponowując inne klatki. Technika znana doskonale nam również z obecnej praktyki. Natomiast oni oglądają jakby z pewnym poczuciem, że to widzi Polska i oczywiście z tym odniesieniem do ambasady radzieckiej. Proszę zobaczyć, powtarzają się te figury, które pojawiły się przy dziadach Deimkowych. Ta legenda mówiąca o tym, że dziady zostaną zdjęte dlatego, że Cholubek potrząsał kajdanami przed nosem siedzącego w pierwszym rzędzie ambasadora radzieckiego. Jest to nieprawdą, ale legenda tak chciała tę sytuację opisać i gdzieś w tym filmiku widzę właśnie jakby ciąg tej tradycji. I teraz chcę wejść w drugi obraz, który jest w tle tych dziadów Zadary z Teatru Polskiego, mianowicie chcę, żebyśmy przypomnieli sobie ten słynny skok 75, nowy rekord Kozakiewicza. Polski, rekord igrzysk, ale... Uwaga, oglądamy zapis telewizyjny z komentarzem radiowym, nałożonym tutaj z komentarzem radiowym Bohdana Tomaszewskiego. Bardzo mi zależało właśnie, żebyśmy usłyszeli ten komentarz Bohdana Tomaszewskiego, dokładnie tak z tej bezpośredniej transmisji, z bezpośredniej relacji, tak, z sierpnia 80 roku. Nie wiem, na myszka mi... Chyba będzie wyżej, bo rekord świata należy do Uvion i wynosi 5,77. Nie wierzę, nikt z nas nie wierzy, aby Władek Kozakiewicz tutaj skapitulował. Tak jest, już pali się 5,78, o 10 mm wyżej niż wynosi rekord świata Francuza Uvion. Już też rozbieg jest teraz zwolnił troszkę, a teraz przyspieszył, idzie w górę. Przeszedł! Rekord świata 5,78, a więc mamy pierwszy rekord świata w igrzyskach moskiewskich w konkurencjach mężczyzn w drugiej próbie. Sław Kozakiewicz. To była relacja Bohdana Tomaszewskiego, 1:1. A teraz powtórka tej sytuacji z komentarzem Włodzimierza Szaranowicza z roku 2010, jeśli dobrze pamiętam, w każdym bądź razie na pewno już z tej epoki, w której my żyjemy. Konkurs skoku o tyczce w Moskwie przeszedł do historii, a zwłaszcza postawa Polaka. Gest Władysława Kozakiewicza, mistrza olimpijskiego i rekordzisty świata, był nie tylko sprzeciwem wobec niechęci radzieckiej widowni, nie mogącej zaakceptować wielkiej sportowej klasy Polaka, ale także spontanicznym wyrazem protestu na oczach miliardowej światowej widowni wobec cywilizacji dyktatu i przemocy, którą uosabiała wizdząca stadionowa ciżba.
No tu słyszymy zupełnie jakby inny dyskurs, tak, który już próbuje to wydarzenie sportowe tak wpisać w ewidentny sposób w dyskurs polityczny, odwołujący się właściwie tak do tego sposobu interpretowania Dziadów jako utworu zwróconego przeciwko Związkowi Radzieckiemu. I w gruncie rzeczy skok Kozakiewicza, tak, i jego gest jest takim gestem właśnie jakby na miarę Mickiewicza, tak. Jest to właśnie jakby zdemaskowanie, tak jak Mickiewicz demaskuje carat, tak skok Kozakiewicza ma demaskować tę cywilizację dyktatu i tę stadionową ciżbę. To jest niesamowite, prawda, do jakiego tutaj językowego nadużycia doszło w trybie komentarza sportowego. I wreszcie ten sam skok w trzeciej interpretacji, już w interpretacji samego wykonawcy. To jest fragment programu Kuby Wojewódzkiego z 2013 roku. Stałeś się człowiekiem, który skanalizował właśnie całą emocjonalną potrzebę narodu polskiego. To znaczy ten twój wał był wałem Polski dla ruskich. Dokładnie. Że jesteś trochę Wałęsą tyczki. Wałęsą. Powiem szczerze. Tak, tylko ja to dopiero doszedłem do tego, co zrobiłem po paru tygodniach dopiero. Nie, może przypomnijmy, ja tutaj mam zdjęcie z tego wała, słuchajcie, no o tym wracamy, bo to trochę zdefiniowało, pamiętacie ten gest? I jak się cieszy jeszcze. Ale mnie tam niepokoi jedna rzecz, Władek, zwróć uwagę na bokserki, zobacz. Ty miałeś erekcję. Ale przecież ja to mówię oficjalnie. Ale co ci tak podnieciło? Tak skoczyć. To dostajesz orgazmu. Czekaj, ale że ty nie strąciłeś tym tyczki, człowieku. Nie, był jeszcze zapas. To znaczy, że tyczka była wysoko, czy ty jesteś krótki? Ale nie będę... Muszę zmierzyć, jaki był zapas. No. Władek, nie, ale teraz szczerze, bo ja nie wiem, czy ty o tym mówiłeś. Naprawdę, byłeś w trakcie... Przepraszam, damy, mamo, przepraszam. To jest wzwód. Ale plamy nie ma. Tego lata nie dałeś plamy, no. Powiedzmy szczerze, coś takiego się nie zdarza w życiu. No, powiedzmy sobie, to co zrobiłem w tym momencie, bijąc, powiedzmy, rekord olimpijski, rekord świata, no. Złoty medal, no co jeszcze można? Mm-hmm. No to właśnie było może, no nie wiem. Czyli pokazałeś ruskim właściwie dwie rzeczy, no. Nie zwróciłem uwagi w tym, byłem zajęty wałem. No wiadomo, ale wiesz, że w Polsce, stałeś się człowiekiem, który skanalizował właśnie całą... Pokazałem Państwu tę samą kilkunastosekundową scenę bicia rekordu skoku o tyczce z trzema różnymi komentarzami. Komentarz Bogdana Tomaszewskiego mieścił się ewidentnie w kategoriach fair play, tak, był komentarzem sportowym. Jeśli była to radość, to była to radość ze zwycięstwa w uczciwej rywalizacji. Radość nie nacechowana jakby żadną nutą nacjonalizmu. Drugi komentarz już skomentowałem i nie chcę do niego powracać. I wreszcie to, co tutaj wykonał Kuba Wojewódzki z udziałem samego Mikołaja Kozakiewicza. Niezależnie od tego, co ja bym myślał o programach Kuby Wojewódzkiego, których nie mam w ogóle zwyczaju, czy nie miałem zwyczaju oglądać, ale myślę, że tutaj jestem absolutnie po stronie tego typu dziennikarstwa, które próbuje dekonstruować, tak, te niebezpieczne konstrukcje, do jakich doszło w tym komentarzu poprzedniego sprawozdawcy. I że to, co się stało w tej rozmowie, no, na pograniczu dobrego smaku, niewątpliwie były to właśnie jakby zmagania z tym terrorem polskiej formy, tak, z terrorem romantycznego paradygmatu i próba wprowadzenia w polską przestrzeń pewnego oddechu. Myślę, że było to takie niezależnie od stylu, tak, niezależnie od charakteru, było w tym jednak coś z ducha Gombrowicza, było w tym coś kabaretowo oczyszczającego naszą zbiorową wyobraźnię.
Ale to jeszcze nie koniec skojarzeń, jakie może nieść nie tyle kreacja Polczyka, ile sposób zaprezentowania jej w sieci przez sam teatr. Otóż obok tego kontekstu futbolowego, obok kontekstu gestu Kozakiewicza, tu muszę powiedzieć, że ten gest, który Państwo oglądali w sytuacji próby, on funkcjonował w przedstawieniu i widziałem chyba 3 razy trzecią część w sumie, tak, bo i osobno, i potem raz w maratonie, i drugi raz w maratonie, i Porczyk ten gest w toku improwizacji pozostawił, tak, to nie jest tylko jakby gest z próby, tak, ale to jest element konstrukcji roli. W obieg weszły też fotografie przedstawiające Porczyka w celi, no w takim ujęciu, jak Państwo widzą, które nie jest ujęciem dostępnym dla widza, bo takiej perspektywy nawet z balkonu nie uzyskamy, prawda, w takim zbliżeniu. Ale takie właśnie jakby zdjęcie aktora czy aktora postaci pojawiło się i ono z kolei może wywoływać skojarzenie z znaną wideoinstalacją Sam Taylor Wood zatytułowaną David czy David, jak państwo wolą. Zobaczmy fragment tej, tak, tu mamy takich jeszcze kilka ujęć. Ja sam oglądałem te prace, nie wiem, czy to jest jej macierzysta przestrzeń, wiadomo, prace wideo mogą być multiplikowane. Sam pamiętam, oglądałem ją w londyńskiej galerii portretu, ale zapewne też funkcjonuje w innych przestrzeniach galeryjnych. Tutaj odnajdźmy taki fragment zapisu. To wideo ma około przeszło godzinę w wersji oryginalnej, natomiast rozpoznajemy oczywiście także bohaterem tej pracy, jakoś nawiązującej do wideo Sleep Andy Warhola, bohaterem jest David Beckham, czyli też jesteśmy tutaj w takiej przestrzeni pomiędzy futbolem a galerią i teraz chcę powrócić do tej sekwencji. Tak? Tak? Tak. Tak. No oczywiście, że tak. Oczywiście. No bo właśnie mówię o takiej palimpsestowości, tak, tej postaci, o tym, że na postać Gustawa Konrada reżyser, ale nie tylko reżyser, podejrzewam, że w tym w jakimś stopniu też uczestniczy dział promocji teatru, nakładane są tak rozmaite klisze naszej pamięci. I obok tych klisz wysokich pojawiają się też te klisze szalenie popularne, tak, te związane z rzeczywistością stadionową, tak, czy te tutaj związane, no właśnie, bo to jest ta gra Sam Taylor Wood, która właśnie jakby gra ze sztuk, tak, no, nie chcę teraz tego wątku rozwijać, tak, ale już sam tytuł pracy David, tak, z jednej strony jest to po prostu imię Davida Beckhama, a z drugiej strony znów mamy to ewidentne nawiązanie do całej tradycji również biblijnej i całej tradycji w historii sztuki. Więc tak, oczywiście, że tak, oczywiście, że tak. Ale ja, jeśli pani pozwoli, będę się trzymał Davida Beckhama, ponieważ prowadzę to w pewnym kierunku, tak, nieustannie zresztą patrząc, jak państwo widzą,
na zegar i patrząc, że już jest 15 po szóstej i walcząc z myślami, tak, jakie tutaj wykonać manewry związane z wyborem materiału. Otóż jeszcze jedno zdjęcie z Davidem Beckhamem, który, no wiadomo, nie tylko był piłkarzem, tak, ale jakby został właściwie jakby modelem, tak, i celebrytą. Jak sądzę, tego typu ikonografii, tak, odwołuje się z kolei dział promocji i reżyser Dziadów Poznańskich Radosława Rychcika. Ten właśnie tatuaż, tak, jak sądzę, jest taką próbą wpisania Gustawa Konrada w tę ikonografię związaną ze współczesnym modelingiem. I proszę zobaczyć, co się dzieje, dlaczego tutaj cały czas mówię o działach promocji, bo proszę zobaczyć, jakie zmiany zachodzą w budowaniu wizerunku przedstawienia w przestrzeni publicznej. Po lewej mamy plakat do Dziadów Korczakowskiej w Białymstoku, tak? Po prawej plakat do Dziadów Nekrosiusa w Teatrze Narodowym w Warszawie. Absolutne tak, zerwanie z tradycją, nazwijmy to, cmentarno-zaduszkowo, łańcuchowo, wszelaką. Nie chcę już tego Państwu prezentować, ale mam taką sekwencję okładek Dziadów w wydaniach szkolnych. Tam nieustannie na okładkach powracają albo kajdany, albo znicze, albo krzyże, prawda? Istnieje właśnie taka jakby tandetna topika ilustrowania dziadów. I tutaj mamy takie zresztą w historii plakatu teatralnego również z tym się spotykamy w pewnym okresie. Tu mamy radykalne odejście od tej tradycji, wychylenie w zupełnie inną stronę. Ten plakat białostocki, jak sądzę, nawiązuje do znanej fotografii Man Raya, a z kolei plakat Teatru Narodowego do fotografii Roberta Mapplethorpa. Tak mi się przynajmniej wydaje. Podobnie bardzo jakby mocnym efektem są plakaty do Dziadów Rychcika w Teatrze Nowym w Poznaniu. Jak sądzę, tutaj teatr wykorzystał strategię reklamową Benettonu, tak? Jak wiadomo, Benetton nie pokazuje swoich produktów, tak? Tylko prowadzi pewne kampanie prospołeczne, które mają wiązać pewną postawę z firmy z postawą przyszłego nabywcy i faktycznie kupujemy w Benettonie nie te koszule, tak? Tylko kupujemy pewną postawę czy pewien stosunek do świata. I ta kampania promocyjna Benettonu, tak, związana właśnie z, no, krótko mówiąc, tak, ze znoszeniem jakiejkolwiek formy dyskryminacji, tu w tym wypadku dyskryminacji rasowej, została powtórzona w tej strategii reklamowej Dziadów Rychcika, w których, jak wiadomo, jako statyści, ale nie tylko jako statyści, to bardzo ważne, tak, bo dopuszczeni do ról związanych z postaciami, tak, zostali amatorzy, którzy zostali zatrudnieni z grona nacji, które zamieszkują w Polsce, ale nie są właśnie jakby etnicznie przypisani do polskiej narodowości. I to wprowadzenie kolorowych aktorów, tak, w przestrzeń narodowego dramatu było też takim mocnym działaniem subwersywnym. Generalnie zmierzałem do tego właśnie, co jest w tytule tego wykładu, którego już pewnie nie będzie, mianowicie ich okrągłość dłonią czuje, bo tak naprawdę przygotowałem taką wypowiedź o cielesności wielkiej improwizacji, czy o somatyczności, tak by raczej nawet należało powiedzieć, o somatyczności wielkiej improwizacji, ale nie bardzo mam odwagę w tej chwili 20 po 6 uruchamiać ten wątek, bo pewnie by mi to zajęło dobre pół godziny, nie wiem. Patrzę w stronę
no, w stronę organizatorów, tak, w stronę pani Agaty Adamieckiej, jak tutaj mamy rozwiązać mój dylemat. Proszę Państwa, otóż ja przygotowałem taki właśnie montaż złożony z pięciu wykonań. On nie ma właśnie charakteru diachronicznego, a więc one nie są ułożone chronologicznie. Jako pierwszego będziemy mogli zobaczyć, tak, tak. Jako pierwszego zobaczymy Mateusza Króla w Dziadach Korczakowskiej z Białego Stoku. To jest około 6 minut z jakimś tam tym. Jako druga sekwencja będzie to, co już Państwu pokazywałem, czyli ten strzęp reportażu z Porczykiem w toku roli, bo postanowiłem to wyjąć i wykorzystać tutaj w ten sposób, improwizując. Jako trzeci wystąpi Michał Czachor w Dziadach Wodzińskiego. Jako czwarty Bogusław Kierc w Dziadach Pasiniego. I jako piąty usłyszymy tylko głos Gustawa Cholubka, tak? Czy będzie jakby to powrót do pewnego archetypu po tych wszystkich dynamicznych przejściach. Patrz, spływatki następne lata, jak drobne ptaki, jak orła spostrzegą mnie, orła na niebie. Jeszcze na początek mała improwizacja, ale zależało mi na pewnym fragmencie przejścia z planu wideo na plan żywej sceny. Hej, za nimi oczy sokole, oczy błyskawice, za nimi szpony moje rozstrzegę, schwycę. A zresztą? Jaki ptak powstał i roztacza pióra, zasłania wszystkich okiem, nie wyzywa, skrzydła ma czarne jak burzliwa chmura, szerokie i długie na kształt, tęczy ukój, niebo cało zakrywa. Ukruch olbrzymi. Ktoś ty kruchu. Ktoś cię, ja może. Patrz, kruk. Myśli moje miesza plącze. Ktoś ty? Jam promowany. Spojrzał na mnie w oczy, jak gdybym uderzył. Myśli moje miesza plącze. I miesza, i plącze. I miesza, i plącze. I stój, stójcie! Ja się z krukiem zmierzył. Stojcie, myśli moje rozplącze i pięści moją skończę, i skończę, i skończę, i skończę, i skończę, i skończę, i skończę. Dosyć pieśni, dosyć padło za mnie. Obejmie okiem wszystkie promienie jej ducha. Nieszczęsny, kto...
to dla ludzi głos, język brudzi, język kłamie głosowi, a głos myśl kłamie, myśl z duszy leci bystro, im się w słowa złamie, a słowa myśl pochłoną i tak drżą nad myślą jak ziemia. Nad połkniętą niewidzianą rzeką. Z drżenia ziemi przyszły ludzie głąb nurtów do cienką. Gdzie będzie, czy się domyślą? Uczucie krąży w duszy, rozpala się, żarzy. Jak krew po swych głębokich, niewidomych cieśniach. Ile krwi tylko ludzie widzą w mojej twarzy. Tyle tylko z mych uczuć dostrzegą w moich pieśniach. W pieśni ma, tyś jest gwiazdą za granicą świata. I wzrok ziemski do ciebie wysłany za gońca, choć szklane weźmie skrzydła ciebie nie do lata. Tylko się o twoją mleczną drogę uderzy. Domyśla się, że to słońca, lecz ich nie zliczy, nie zmierzy. Wam pieśni. Ludzkie oczy, uszy niepotrzebne. Kiedy sam śpiewam sobie, siódemka, śpiewam samemu sobie, więc to jest jakby do średniówki i reszta jest pauza. Wreszcie bez. Wiesz, ja bym to tak odczytał. Czyli kiedy sam śpiewam sobie, nie chcę tego wyśpiewać. Śpiewam samemu sobie. Dokładnie. Tak! W tej samotnej nocy, kiedy sam śpiewam sobie, śpiewam samemu sobie. No. Wyciągam dłonie. Wyciągam aż w niebiosa. I kładę me dłonie na gwiazda. Tych skrzydeł dwoje, które inne anioły nie mają, wystarczą. Od zachodu na wschód je rozszerzę. Lewym o przeszłość, prawym o przyszłość. Śpieszę, tak? I teraz... Czacho. Zrzucę ciało, tylko jak duch wezmę pióra, potrzeba mi lotu, wlecę z planet i gwiazdką obrotu, tam dojdę, gdzie granicą stwórca i natura. I mamie, mamie, mam. Tych skrzydeł dwoje wystarczy, od zachodu na wschód je rozszerzę.
Chlebem o przeszłość, prawym o przyszłość uderzę i dojdę po promieniach uczucia do ciebie. I zajrzę w uczucia twoje, a ty, o którym mówią, że czujesz na niebie. Ja tu! Ja przybył! Widzisz, jaka ma potęga? Aż tu moje skrzydło sięga! Lecz jestem człowiek. Tam, na ziemi leciałem, kochałem tam. To mnie. Serce me zostało. Ale ta miłość moja na świecie, ta miłość nie na jednym spoczęła człowieku, jak owad na różnym świecie. Nie na jednej rodzinie. Nie na jednym wieku. Ja kocham cały naród. Objąłem w ramiona wszystkiego przeszłe i przyszłe pokolenia. Przycisnąłem tłum do łona. Jak przyjaciel, małżonek, kochanek, jak ojciec. Chcę go dźwignąć! Uszczęśliwić, chcę nim cały świat zadziwić. Nie mam sposobu. I tu przyszedłem godzocić, przyszedłem zbrojny, całą myśli władzą mam więcej. Tę moc, której ludzie nie nadadzą. I mocy tej nie wziąłem z drzewa edeńskiego, z owocu wiadomości złego i dobrego. Nie z ksiąg, ani opowiada, ani rozwiązania zadań, ani czarodziejskich badań. Ja się twórcą urodził. Stamtąd przyszły siły moje, skąd do ciebie przyszły twoje, toż i ty po nie nie chodzi. Masz, nie boisz się stracić i ja się nie boję. Czyż ty mi dał, czy sam wziąłem, skąd i ty masz? Okropne, potężne, ile mnie siły. Gdy na chmur spojrzę szlaki i wędrowne słyszę ptaki wędrujące po ledwie dostrzeżonym skrzydle. Zechcę i w ledwie okiem zatrzyma mnie wysiłek. Stado pieśń żałosną dzwoni, lecz póki ich nie puszczę, twój wiatr ich nie zgodzi. Tylko ludzie skazitej marni, ale nieśmiertelni. Nie służą mi! Nie znają! Nie znają nas obu! Nie i ciebie! Ja na nich szukam sposobu. Tu! W niebie! Tę władzę, którą mam nad przyrodzeniem, chcę wywrzeć na ludzkie dusze, jak ptaki, jak gwiazdy żądzę mym skinieniem. Tak bliźnich rozrządzać muszę. Nie bronią. Broń odbije. Nie pieśniami. Bucho rosną. Nie nauką. Prędko gnije. Nie cudami. To zbyt głośno. Chcę czuciem rządzić, które jest we mnie. Rządzić jak ty wszystkimi zawsze i tajemnie. Co ja zechcę, niech więc zgadną, spełnią, tym się szczęśliwią, a jeżeli się sprzeciwią, niechaj cierpią i przepadną, niech ludzie będą dla mnie jak myśli i słowa, z którym gdy zechcę, pieśni wiąże się budowa. Mówią, że ty tak wiadasz. Widzisz, że mowy nie powstrzymać. Jeśli nie umoczą, jeśli mnie nad duszami równą władzę nabierz, ja bym mój naród jako pieśń żywą stworzył. I większe niż i ty zrobiłbym dziwo, zanuciłbym pieśń szczęśliwą. Oh!
o prorokach, któż władca, żeby nie słyszałem i wierzę. Lecz co oni mogli, to ja mogę. Ja chcę mieć władzę, jaką ty posiadasz. Ja chcę duszami władać, jak ty nim władasz. Zrzucę ciało, tylko jak duch wezmę pióra. Potrzeba mi lotu, wlecę z planet i gwiazd po obrotu. Tam dojdę, gdzie granicą czci. Nie koniec dzisiejszych przygód. Tu wyłączamy, czy nie? Nie, może jednak pana poproszę stanowczo, tak? Bo ja nie jestem w stanie walczyć z tym komputerem. Serio. No to jest tutaj, ten powinien być, tak? Są to już przez was zgrywane zresztą pliki. Ten układ? Wiesz, że myśli nie popsuł, mowy nie umorzy. Jeśli mnie nad duszami równą władzę nadasz, ja bym mój nad jak pieśń żywą stworzył. I większe niż ty zrobiłbym dziwo. Zaśpiewałbym pieśń szczęśliwą. Daj mi żonę długość, tak gardzę za nim martwą głową, którą bym mił. Świat sobie i przed ją chwalić, że mnie próbował dotąd czynić moje słowo, nie mogłoby jej wnet zwalić. Lecz czuję sobie, że gdybym mą wolę ścieśnił, natężył i razem świecił, może bym 100 gwiazd zgasił, a drugie 100 zniecić. Bo jestem nieśmiertelny i stworzenia, które są inni nieśmiertelni, wyższych nie spotkałem. Najwyższy na niebiosach ciebie tu szukałem. Ja najwyższy z czujących na ziemnym padole. Nie spotkałem cię nigdy. Żeś ty jest, zgaduję, niech cię spotka i niechaj twą wyższość uczuję. Ja chcę władzy. Daj mi ją! No, wskaż do niej drogę! O prorokach dusz władca, że byli słyszałem i wierzę. Lecz co oni mówią, to ja mogę. Ja chcę mieć władzę, jaką posiadasz. Ja chcę duszami władać, jak ty nie władasz! Milczysz! Milczysz! Wiem teraz, ja cię teraz zbadam, zrozumiałem, coś ty jest i jakeś ty władał. Kłamca do ciebie nazywał miłością, ty jesteś tylko mądrością. Ludzie myślą nie sercem, twych się dowiedzą. Myślą nie sercem, składy broni twojej wyśledzą. Ten tylko, kto się krył, się metal, liczbę, w trupie ciało, temu się tylko udało przywłaszczyć część twej poszajunku. Znajdzie truciznę, proparę, znajdzie blaski, dymy, buki, znajdzie prawność i złą wiarę na mędrki i na niemuki. Myślą oddałeś świata w życie, serca zostawiasz na wiecznej pokucie. Dałeś mnie najkrótsze życie i najmocniejsze uczucie. Ah! 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 Ah
jest. Meczucie. A, mistrzą chyba. Czym jest męczyć? Ach, jedną chwilką. Lecz te, co jutro rykną, czym są dzisiaj gromy? Mistrzą chyba. Czym jest pieczął cały mnie z ziemi? Ja mam jedną chwilkę. Z czego powstaje cały człowiek? Mały światek z iskry tylko. Czym jest śmierć? Co rozpruszy myśli w dostawy? Jedną chwilką. Czym był on, kiedy światy trzymał w swoim łonie? Iskrą tylko. Czym będzie wieczność świata, gdy on go pochłonie? Jedną chwilką. Chwila. I iskra, gdy się przedłuża, rozdala, stwarza i zwala. Śmiało! Śmiało! Chwilę spłóżmy! Rozdawcie! Śmiało! 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 Tę iskrę rozwiedźmy! Rozpalmy! Teraz! Dobrze! Ciebie wyzywam, jeszcze po przyjacielsku tu żyć. Milczysz, wszakżeś z szatanem walczył osobiście. Wyzywam cię uroczyście, nie garć mną. Ja mnie jeden, choć sam tu zniesiony. Jestem na ziemi, sercem, z wielkim ludem, z brata. Mam ja za sobą wojska i mocy, i trony. Jeśli ty będziesz milczał, ja będę bluźnierca. Ja wydam tobie krwawszą bitwę niż szatan. On walczył na rozumy. Ja wyzwę na serca. Jam cierpiał to. W mękach i w miłości wzrosłem. Kiedyś mnie wydał osobiste szczęście. Na własnej pięści ja skrwawiłem pięście. Przeciw niebu ich nie wzniosłem. Teraz duszą ja w moje ojczyzny wcielone. Ciałem połknąłem jej duszę. Ja i ojczyzna to jedno. Nazywam się milion, bo za miliony kocham i cierpię katusze. Patrzę na ojczyznę biedną, jak syn na ojca wlecionego w koło. Czuję całego cierpienia narodu, jak matka czuje w łonie bolę swego głodu. Cierpię, szaleję, a ty mądrze i wesoło zawsze rządzisz, zawsze sądzisz i mówią, że ty nie głodzisz. I ostatnia już sekwencja. Tylko no, walczymy znowu z Blikiem, prawda? Nie wiem, czy tutaj dźwięk sam. To jest wyłącznie akustyczny Blik. Co to znaczy OK tutaj? Czuję całego cierpienia narodu, jak matka czuje w łonie bolę swego płodu. Cierpię, szaleję, a ty mądrze i wesoło zawsze rządzisz, zawsze sądzisz. I mówią, że ty nie błądzisz. Słuchaj, jeśli to prawda, com z wiarą synowską słyszał na ten świat przychodząc, że ty kochasz. Jeżeliś ty kochał świat rodząc, jeśli ku zrodzonemu masz miłość ojcowską, jeżeli serce czułe było w liczbie zwierząt, któreś ty w arce zamknął i wyrwał z powodzi, jeśli to serce nie jest potwór, co się rodzi przypadkiem, a nigdy lat swych nie dochodzi,
jeśli pod rządem twoim czułość nie jest bez rząd. Jeżeli milion ludzi krzyczących ratunku nie patrzysz jak w zawiłe zrównanie rachunku. Jeżeli miłość jest na co w świecie tym potrzebną, a nie jest tylko twoją omyłką liczebną. Z jasnego słońca, kometo błędu, gdzie koniec twego pędu? Bez końca, bez końca. Do szturmu, dalej, gwat! Milczysz! Ja bym ci do głębi sercem otworzył. Zaklinam, daj mi władzę. Jedna część jej licha, część tego, co na ziemi osiągnęła pycha, z tą jedną cząstką, ileż ja bym szczęścia stworzył. Milczysz! Nie dasz dla serca, dajże dla rozumu. Widzisz, żem pierwszy z ludzi aniołów tłumu, że cię znam lepiej niż i twoje archanioły. Wart, żebyś ze mną władzą dzielił się na poły. Jeśli mnie zgadł, odpowiedz! Milczysz! Ja nie kłamię! Milczysz i ufasz, że masz silne ramię. Wiedz, że uczucie spali, czego myśl nie złamie. Widzisz to moje ognisko uczucie? Zbieram je, ściskam, by mocniej palało. Wbijam żelazne w woli mej okucie, jak nabój w burzące działo. Litość, żal. Tam ja! Oj! Odezwij się! Bo strzelę przeciw twojej naturze. Jeśli w gruzy nie zburzę, to wstrząsnę całym państwo ich obszarem, bo wystrzelę głos w całe obręby stworzenia. Ten głos, który z pokoleń pójdzie w pokolenia, krzyknę, żeś ty nie ojcem świata, ale carem decytal! Po improwizacji Cholubka słyszeliśmy nagranie techniczne z premiery. Z tej strony kurtyny, więc dźwięki, tak, techniki, a te oklaski dobywały się zza kurtyny. Tyle czasu to trwało, tak? I chciałem, żebyście Państwo to usłyszeli. Legenda legendą, a to są teraz akustyczne fakty. Dziękuję serdecznie za obecność dzisiaj.